poszło. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Co pan będzie teraz robił? Próbuję rozwiązać problemy lokalowe tego miejsca. Z doświadczeniami Sylwestra mamy po prostu takie doświadczenia są, że było tutaj dużo ludzi i część ludzi spała na strychu. Napadało dużo śniegu i postanowiliśmy tutaj wspólnie zbudować iglo i właśnie wczoraj był etap sypania kupy śniegu na kupę śniegu, a teraz będzie etap drugi i polania tego wodą, w związku z czym skorupa zastygła, mam nadzieję, że był taki mróz, trochę to przysypało, bo ładny mamy śnieżek dzisiaj, ładnie sypie już 3 dni. No i dzisiaj właśnie chcę wydrążyć wnętrze iglo i zobaczyć, jak wiele ludzi tam się pomieści. To może przejdziemy do... Też właśnie trzeba sprawdzić, czy ono jest w miarę symetryczne, bo już wczoraj po zmroku to robiliśmy, ale no jest trochę wzdłużne, ale myślę, że... O, dobrze. Nie szkodzi. No i tutaj jak pan, panie Karolu, zalecił te wiatry od północno-wschodniej, tak? Czy jakiejś tam strony, to właśnie tak, żeby wejście może było na ten. I przystępuję do rysowania wejścia. Mniej więcej może tak. Słuchajcie, skrupa zaschła. I no po prostu można ruszyć do pracy. Ja może przejdę po łopatę jednak. A pan może mi później pomóc. Trzeba po prostu wyjąć środek. Tak, no jesteśmy już trochę dalej. Tutaj, prawda, widać modelowanie ścian. Nie wiem, w jakim stylu to będzie. Czy tutaj będzie jakiś gotyk, może takie sklepienie na razie powstaje. Łopatka się sprawdza. Kolega Karol, który jakby cały urobek wydobywa na zewnątrz, również tutaj bardzo, bardzo fajnie daje radę, także tutaj taki się team zrobił. No i nie wiem, będziemy dalej to poszerzać, idziemy w tym kierunku. Jesteśmy w ogóle przekonani o słuszności tego kierunku, aż dojdziemy do momentu zastanawiania się, jak daleko kopać, jak wysoko kopać, jak głęboko kopać, żeby to wszystko dalej stało. No i zobaczymy wtedy, ilu osobowy jest domek. Także no, ja wracam do pracy. Ale fajnie, Jezu. Praca w re. Mam swój dom, trochę mały, trochę biały, ale stoi. No właśnie będę usuwał chyba to zgrubienie sufitu, wiesz, bo... Naprawdę, praca w re. Ano. Hej. No, jak tam robota? No, idzie. Widzisz, jak w kopalni. Nie, no już prawie zrobione. No. Pozbieraliście wszystko? Dokumenty, komórki i zegareczki? To zawsze zostaje. Gosia, w końcu z łopatą! Kuba, Karol. Ludzie się żegnają, Karol. Już nie wiem, mi śnieg nie pada, przestało. Już padało. Do widzenia. Do widzenia. Proszę państwa, tak wygląda nasze tipi.
w końcowej fazie produkcji. I zobaczmy, co się dzieje w środku. Dzień dobry. Witam Państwa. Dzień dobry. To prawie wykończenie już. Widać te świty, gdzie ściana się kończy. Nie wiem, czy to widać. Tak widać. No i to już trzeba uważać, bo nam się raz dziurka zrobiła. Tam jest jasno. Sądzę, że tutaj jeszcze można urobić i ten, ale może. Sądzę, że dzisiejsza noc w tipi. Spróbujemy. Tak. Spróbujemy. Zdecydowanie. To będzie pierwsza polernicza wyprawa hipisów. Tak. Dotarliśmy aż do sadu. I zbudowaliśmy pierwszą banę. Jesteśmy bardzo z tego dumni. Karol, nie obijaj się, do roboty. Dobrze, proszę podać. Filmowanie też. Półeczka. Dzień dobry, witałem panie Karolu. Co pan tutaj robi? Ściele, bo jak się pościelisz, tak się wyśpisz. Ściele w iglo naszym dzisiejszej produkcji. Tak, a tutaj widzę, że randol jest. Randol jest, wszystko jest. Jacuzzi jest, sauna chińska, a także rosyjska bania. Aha, tak, o proszę. Do której tradycyjnie się wchodzi ze śniegu. Pan myśli, że my przetrwamy tę noc, tak? Tak, mamy zamiar robić trening przed Syberią, przed Antarktydą. Śnił nam się Bałkaj dziś, tak. W piosence Klejfa, więc trzeba się do niego przygotowywać. No tak, to ja może ten pójdę zobaczyć co zresztą, a pan tutaj jeszcze ja dalej. Ściele. Dobra, a rano zobaczymy co dalej. No. Teraz cieszę się z tego, że tu będę spał, będę miał się czym chwalić. Zota survivalowców, kto w jakich ciężkich warunkach nie żył, to bardziej się zbliżył do natury, do pierwotnego wzorca, więc to jest chyba dobry wzorzec do naśladowania. Ja też mam nadzieję, że się obudzimy. bardzo ciekawie się tutaj dzieje. Już tyle propozycji. Niedobrze, nie? Będzie dobrze. Spoko. No i Marcinek. Witamy na Rainbow. Retreat zimowe w Grabówce. Konkurencja do Retreat Ciciego. Na zdrowie. Na zdrowie. Na zdrowie. Dzień dobry. Powódka! Cześć! No hej. Dzień dobry, to pierwsze wrażenie. Jak się spało? Ciepło było? Pycho! Na zewnątrz jest piękne słonko. Było ciepło. Ciepło jak w saunie, w niskiej bani. Dobra, było fajnie. Dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Jestem w stanie zrozumieć, co jest w moment stoi. Chata stoi. Ja nie wiem, czy to kurde, czy to jakby się topiło. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. No. To było bardziej stwardnie od nas. Ranek w iglo. Od urażeń nie zanotowano. Zamarznięć też na szczęście, więc wszystko dobrze.